wraz ze swoim 25-letnim synem w pociągu. Młody chłopak był pełen radości i ciekawości. Wystawił rękę przez okno i czując powiew powietrza krzyknął: Tato, zobacz, wszystkie drzewa zostają za nami. Stary człowiek uśmiechnął się. Obok nich siedziała młoda para, która widząc to wszystko, zaczęła patrzeć na dorosłego chłopaka, który zachowywał się jak dziecko. Chłopak krzyknął znowu: Widzisz ten staw i zwierzęta? Para spoglądała na chłopaka z zażenowaniem. Zaczęło padać i znosić, a chłopak znowu krzyknął: Tato, mam krople wody na dłoni, zobacz. Tym razem para już nie wytrzymała i odezwała się do ojca. Dlaczego nie zabierze pan swojego syna do lekarza? Stary człowiek uśmiechnął się i powiedział: Już to zrobiłem. Właśnie wracamy ze szpitala. Mój syn odzyskał dzisiaj wzrok. Widzi pierwszy raz w swoim życiu. Zanim ocenisz człowieka, powinieneś najpierw poznać jego historię.